Wizytówka naszej gminy, powiatu, regionu. To jest grupa, to jest zespół, na który musimy chuchać i dmuchać i dbać i wspierać, aby jak najdłużej tutaj grali. Do końca świata i jeden dzień dłużej, bo wszyscy mieszkańcy są niezmiernie dumni z tej orkiestry. To jest wielki zaszczyt, że gwiazdy wielkiego formatu godzą się śpiewać z takim właśnie zespołem, bo to naprawdę nie jest częste. Jest tutaj tradycja koncertów z gwiazdą. Oni grali już z takimi znakomitymi wokalistami jak Zbigniew Wodecki, Justyna Steczkowska, Kasia Cerekwicka, Marcin Wyrostek, Pospieszalscy, a w tym roku gwiazda, którą sami wybrali, znakomity muzyk reggae Kamil Bednarek. Gratulujemy pięknego jubileuszu. Bardzo pięknie, dziękuję. Myślę, że przede wszystkim to jest renoma i marka tej orkiestry. Wiadomo, że osiąganie sukcesów też motywuje, ale najbardziej chyba to jest, wydaje mi się, że jednak to duże poczucie takiej chęci pokazania, że jednak może jesteśmy jakąś małą miejscowością, gminą w skali kraju, ale jednak nawet z takich małych miejscowości można odnosić wielkie sukcesy. To cieszy, do tego przywiązujemy bardzo dużą wagę jako samorządowcy i w Starostwie Powiatowym, i w gminach powiatu kłobuckiego. Mamy kilkanaście orkiestr na terenie powiatu, co jest rzadkością. I przez te 25 lat, nie tylko we Wręczycy, ale we wszystkich orkiestrach przewinęło się pewnie kilka tysięcy młodych ludzi, którzy podnoszą swoje kwalifikacje muzyczne, które poznają nowych ludzi, jeżdżą po świecie. Warto to robić nawet dla takiej chwili jak dzisiaj, kiedy tutaj przyjeżdża orkiestra z Dąbrowy, z Konopi, z Mykanowa, żeby gościć we Wręczycy Wielkiej, uszanować swoich rywali na koncertach, a dzisiaj przyjaciół tutaj we Wręczycy na ich pięknym jubileuszu. Pustoraku, uwierz w miłość, przyjmij dary. Coś dla duszy, coś dla smaku. Czary mary, czary mary. Ale pan pustorak stary, co pod nieskalistym kroczy, nie dał nas brać się na czary. Na mądrości, dla jednej wspólnej chwili.
pamiętam pierwszą próbę, jak mama przyjechała do domu i mówi, że są zapisy na mażoretki i że chce jechać. Ja mówię, tak. Już widziałam wcześniej, jak dziewczyny starsze występowały, tam jak byłam młodsza, mówię, chcę, to było takie małe marzenie. Uczyłyśmy się podstawowych kręceń, poznałam wielu wspaniałych ludzi tutaj i wiele wspomnień, no i umiejętności, bo też pasja. Początki były oczywiście, jak zawsze na początku, trudne. Po pierwsze, brak tradycji, po drugie, nieprzygotowane środowisko do tego typu działalności, a po trzecie, pieniądze, czyli ich brak notorycznie. Potem no to już powolutku wszystko zaczęło się toczyć lepiej, z taką radością z tego, co się działo i tworzyło. Jestem dumny z tego, że kilkadziesiąt osób, które przeszło przez orkiestrę, zakochało się w muzyce na tyle trwale, że są zawodowcami dzisiaj. No, przez te 20 lat przede wszystkim no, zdecydowałem o tym, że idę w zawodowstwo. Skończyłem szkołę muzyczną w Częstochowie, później studia we Wrocławiu. Następnie uczenie w szkole muzycznej w Radomsku, czyli w sąsiednim województwie, no i tak jakoś z lata lecą. Przede wszystkim uczy samodyscypliny. Gra na każdym instrumencie, czy dętym, czy strunowym, czy smyczkowym, wymaga wiele poświęceń. Tak naprawdę rówieśnicy w tym czasie, kiedy wychodzili grać w piłkę, czy po prostu spędzać czas razem, my spędzaliśmy na ćwiczeniu, na układaniu poprawnej techniki gry, kształtowaniu też siebie przede wszystkim, tak? Bo każdy z nas w tej muzyce jest inny, szuka siebie też w dalszej części rozwoju. Także to naprawdę uczy przede wszystkim samodyscyplinę, a przy okazji jest fajną formą rozrywki, spędzania czasu, przy okazji orkiestry również zwiedzania Polski i świata. To jest moje dziecko, 25-letnie dziecko, którą kocham, którą cały czas chcę doskonalić. Myślę, że przy nowych teraz władzach naszego Gminnego Ośrodka Kultury rozwiniemy jeszcze bardziej skrzydła. Wręczyca to już jest taka kwintesencja w ogóle mojej pracy i cieszę się z tego faktu, że właśnie tutaj mogłem, że tak powiem, również i swoje skrzydła rozwinąć dzięki temu, że tutaj no, dyrektorem był Andrzej Kała i on naprawdę zrobił wszystko, zrobił tyle, ile mógł, żeby, jak to nazwa mówi, dziecięco-młodzieżowa, dużo dzieci gra. Młodzieży. Ja pamiętam tylko taki konkurs w Jastrzębiu Zdrojów w 2005 roku, gdzie organizatorzy nie chcieli nas dopuścić do tego koncertu, ponieważ powiedzieli, że panie Bartku, niech się pan zastanowi, czy pan da radę w ogóle tutaj, bo mamy najlepsze orkiestry w Polsce. A myśmy przyjechali i wygraliśmy to.
którzy chcą grać, to będą grać. To będą zawsze z pasją grać. Bywali u nas, to znaczy przyjmowaliśmy też do naszej orkiestry dzieci, które po prostu myślały, że w momencie, kiedy otrzyma instrument, to już samo to jakoś pójdzie. No jednak okazuje się, że nie, że to jest ogromny wysiłek. I ta młodzież, która właśnie została tutaj, która gra, to gra z pasją. Oni poświęcają naprawdę swoje inne tam jakieś rzeczy, obowiązki po to, żeby przyjść na próbę, po to, żeby przygotować się. A przecież to, co my gramy tutaj, to jest na poziomie naprawdę, naprawdę światowym. I żeby utrzymać to, ten poziom, to trzeba iść dalej. Bo jak będziemy sobie tylko tak grać, to wiadomo, że będziemy cofać się w tył. Dla mnie to jest super, bo wychodzę ze strefy komfortu, jestem przyzwyczajony do swojego bandu, do zupełnie innego groove'u, a tutaj nagle jest cała orkiestra, ściana dźwięku, która ja kocham, po prostu kocham takie wielkie orkiestry i nagle gdzieś tam mnie rozkojarzę z tyłu, bo zostawiam sobie otwarte jedno ucho i słucham, co tam się dzieje z tyłu, coś pięknego, po prostu pięknie. Czy są tu ludzie dobrej imprezy? Słuchajcie, my się kochamy, będę ja tylko wasze uśmiechy po koncercie. Żywi ludzie, którzy potrafią grać, którzy poświęcili czas, mnóstwo czasu na to, żeby się szkolić i być coraz lepszym w tym, co robią. Bo dzisiaj można zrobić muzykę na komputerze, nie trzeba do tego jakichś tam większych umiejętności, ale najlepsza muzyka to jest muzyka grana na żywo. Proszę bardzo, przez nich. Zbyt wiele razy upadałem i gubiłem sens. Zatem do mnie nie podchodź, nie próbuj złamać mnie. Dopóki w moich żyłach płynę gorąca krew, będę walczył o swoje marzy, racje dzieckie. Jesteśmy tacy sami na fali, zwijamy się, wystawmy czoła od fali lęku. Nie znaczmy go z impermentu, możliwości grani z drugowego, jak dynami, lepiej do mnie testu. Przejagę, nawet kiedy sam tą przytami drzwi. Raz nie zatrzyma, raz nie zatrzyma i nawet kiedy będą szli. Raz nie zatrzyma, raz nie zatrzyma i nawet kiedy opadnę z drzwi. Raz nie zatrzyma, raz nie zatrzyma i najgorszym wyzwaniem, chyba najtrudniejszym jest sama muzyka reggae, bo ona, mimo że się wydaje lekka, ona nie jest łatwa do grania, ale oni sobie z tym radzą bardzo dobrze. Wiem, że to nie było łatwe zadanie. Ja sam byłem w szoku, jak zacząłem tworzyć muzykę reggae, że ona jest wbrew pozorom tak trudna. To wszystko jest, chodzi o groove, o perkusję, o bas, o to, że tam są takie momenty, w których trzeba delikatnie wszystko obsunąć w czasie i te małe takie przesunięcia robią niesamowitą różnicę. I dużą wagę też się przywiązuje do momentów, w których się odpuszcza całkowicie granie, czyli na przykład bas robi taką pauzę, gdzie wszyscy są nastawieni na dużo grania, a tutaj trzeba na chwilę odpuścić i on, cisza też jest muzyką. Dajcie jakiś sygnał! Dalej się wiąże! Wręczyca wielka! Raz nie zatrzymaj, raz nie zatrzymaj.
przed nami drzwi. Nas nie zatrzyma, nas nie zatrzyma nic. Nawet kiedy będą szli, nas nie zatrzyma, nas nie zatrzyma nic. Nawet kiedy opadnę sił, nas nie zatrzyma.